Okej, okay, facet w fokusie, mamie na oku. Jakkolwiek to zabrzmiało. Mam 1 442 000 kredytów. To jest bardzo dużo i za taką kasę można naprawdę niesamowity samochód kupić. Mam kilka z aut do testowania, z tych, które już sobie znalazłem. Można jeszcze kilka aut poszukać, zobaczcie, tu jest jakieś pole do znalezienia auta, tutaj coś mamy, tu jeszcze mamy, ale to zostawię sobie na następne odcinki. Tutaj już, tutaj też coś będzie, kurde, tutaj nic nie było do szukania, a powinno coś być, tak myślę. No ale zostawiam ten temat, o, kolejne zdjęcie! Co my tu mamy? Subaru WRX STI. Dziękuję za zdjęcie. Nawet cię rozpoznałem, Subaru. Tak, właśnie. Przecież ja słyszałem, jak w ogóle brzmi silnik boksera w tym, w tym aucie. W rzeczywistości, kolejne zdjęcie. Kurde, czy ja się stąd ruszę? Co to w ogóle jest? Fiesta ST. Brzmi niesamowicie, zupełnie inaczej niż każdy inny samochód, który słyszycie na drodze. Naprawdę. Charakterystyczny dźwięk. Zresztą osoby, które oglądają ten materiał i które widziały lub słyszały ten samochód, mogą to potwierdzić. Rzeczywiście brzmienie tych silników, brzmienie tego auta jest absolutnie unikalne i niesamowite. Warto posłuchać, przysłuchać. Zatrzymać się w codziennym zgiełku, odpalić sobie nawet jakiś filmik na YouTubie, położyć się na łóżku i posłuchać, jak brzmi Subaru WRX STI. Kolejny poziom. Tutaj zdjęcie, tu kolejny poziom, tam wygram 40 tysięcy, wow. I 18 tysięcy, no kurde, czemu? Kiedy samochód jakiś? Ach, no dobra. Mamy taki, a nie inny poziom trudności, jak wam pokazywałem. I... nie wiem, ale czas chyba coś tu... Zobaczymy, dobra. Zobaczymy, jak mi pójdzie pierwszy wyścig. Jeśli uda mi się uzyskać podium, no to tego poziomu trudności zwiększać nie będę. Ale jeśli będę miał pierwsze miejsce z tak luźną gumą... Nie, może inaczej. Jeśli uda mi się uzyskać podium, to sobie zwiększę poziom trudności, tak? Ale jeśli nie uzyskam tego podium, to sobie nie zwiększę. O, w ten sposób. No na razie jest ciężko, zostawili mnie z tyłu. Mam poziom trudności nie do pokonania, teoretycznie. Ale... oj, 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 oj. Panowie, ja tu się muszę nauczyć jeździć chyba w Fordzie. Okej. Dobra. Ładnie skoszony zakręt. Subaru też mi się podoba. Podoba mi się nie do końca może z wyglądu, bo bardziej rzeczywiście podoba mi się Lancer niż Subaru. Ale podoba mi się ze względu na dźwięk. Znowu Subaru WRX jest... Ej, te samochody się powtarzają. Ja nie wiem, może to jest jakaś specjalna wersja tego samochodu i gra zalicza to jako nowy samochód. Ale rzeczywiście sporo aut mi się już powtórzyło w tym robieniu zdjęć. I cały czas są traktowane te samochody jako nowe. Co mnie troszeczkę dziwi. Przede mną jest braciszek młodszy mojego Evo. Jest to Lancer, nie wiem czy Evo, ale Lancer 10. Ale to jest chyba Evo, no kurde, tu są same wersje usportowione tych samochodów. Kurde, moje Evo radzi sobie świetnie. Już jestem na trzeciej pozycji, a to jest nawet nie połowa wyścigu. Także poszło fajnie, w kilku miejscach mogłem sobie ładnie skrócić. Nie mam większych problemów na zakrętach, może tam poza tym początkiem, gdzie troszeczkę mnie zarzuciło. Ale ogólnie, no spoko. Wyłączona kontrola trakcji, tylko włączony ABS i jest git. A jakbym wyłączył ABS, ja naprawdę sobie chyba tutaj nie poradził. Bo w tej grze jest tak, że jak masz wyłączony ABS, no to kurde, hamujesz i jedziesz do przodu. Tak, z samochodem dzieją się dziwne rzeczy. Dobra, ja się tutaj zachwalam, że mi idzie dobrze. A ci kolesie z przodu mi odstają, z tyłu mnie doganiają, więc może trochę skupię się na tej jeździe, aby nie zrobić jakiegoś bałaganu. Dobra. Myk, myk, myk. Idzie na razie ładnie. Staram się trzymać drogi. O, zagapiłem się. Ach, kurde, tutaj nie ma cofania. Wyłączone mam. Fucking shit. Wyłączone mam, żeby było jeszcze trudniej. Ale dobra, może jakoś się uda. Kurde, 76%.
Nie wiem, czy będzie jeszcze możliwość skoszenia gdzieś zakrętu. Paskudnie mi poszło. Mogłem się skupić w 100% na tym wyścigu, ale duma jakoś mnie przerosła. Dobra, widzę już metę, to bardzo źle. Zostały dosłownie dwa zakręty do końca. Ja czuję, że jestem w stanie zdobyć tutaj nawet pierwszą pozycję. Będę musiał to powtórzyć, niestety. Od początku, jedziemy. Teraz naprawdę w 100% skupię się na jeździe i myślę, że naprawdę te gnojki nie będą miały szans. To był teraz mój błąd, zagapiłem się i pojechałem źle, zamiast skupić się na tym samochodzie. No jednak te tereny, drogi szutrowe, drogi gruntowe są trochę zdradliwe, bo w różnych momentach może zarzucić dupę i wtedy samochód ciężko opanować. Jedziesz po prostu w pole, tak jak ja. Tutaj mamy Subaru. O, jakieś nowsze, tylko zapomniałem jak się nazywa. Ojej! Znowu w tym samym miejscu mnie rzuciło. I znowu w tym samym miejscu ładnie skoszę zakręt. Oni tutaj strasznie hamują te drewatary. A ja, wow, prawie zdobyłem pierwsze miejsce, drugie. Jadę właśnie za Subaru. Ja muszę sobie kupić też Subaru. Muszę koniecznie posłuchać, jak ten samochód brzmi w tej grze, a naprawdę nie powiem, że wszystkie, ale niektóre dźwięki samochodów tutaj są świetne. Jak na przykład możecie sobie obejrzeć odcinek o Mercedesie C63 AMG. Noż ten samochód w tej grze brzmi absolutnie niesamowicie. Naprawdę, nie wiem, czy to jest jakiś sponsoring od Mercedesa, bo ten samochód jakoś mi się tam, nie wiem, on się nie wylosował. On był chyba darmowy do odebrania, więc podejrzewam, że to był jakiś tam sponsoring albo coś i dlatego zrobili ten samochód może jakoś dokładniej. No ale brzmi świetnie i bardzo mi się podoba. Z wyglądu również, to jest ciekawe. Niekoniecznie właśnie, znaczy nie tylko dźwięk, ale także wygląd jest w tym aucie niesamowity. No dobra, zachwycamy się, zachwycamy, ale tutaj trzeba wygrywać. Więc tym razem pełne skupienie. Bez lipy, ładnie robimy zakręty. Gonimy Subarku. Nie dam się. Jak coś, to będę zajeżdżał w drogę. Goni, 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 nie daje się. O, tutaj gdzieś spieprzyłem sprawę. Więc ładnie operujemy gazem. O, właśnie, to gdzieś tu było. Mam nadzieję, że nie pominąłem punktu. Ojej, trochę poleciałem. Ale na szczęście lot kontrolowany, mimo że nie mam skrzydeł. Dobra, trochę rzuca, trochę rzuca. Musiałem bocze złapać, bo jakbym skręcił mocniej, to by mi dupę zarzuciło. Jechałem trochę za szybko, a nie chciałem też raptownie hamować, żeby nie było problemów. Dobra, bardzo ładnie. Okej, i poszło świetnie, pokonałem zakręt perfekcyjnie. Dojadę na pierwszej pozycji, więc no niestety będę musiał jakoś zwiększyć poziom trudności w następnych zawodach. Nie wiem, co tu jeszcze można dać wyżej, a nie chcę, bardzo nie chcę wyłączać ABS-u. ABS ratuje dupę zajebiście i zupełnie inaczej się jeździ z ABS-em niż bez. Nie chcę tego robić, ale jeśli to będzie jedyny sposób, aby zwiększyć poziom trudności, no to niestety, Lucek, obiecałeś, zrobisz to. Dobrze. Mówię to, co robię, robię to, co mówię. Jedziemy na kolejne zawody i zobaczymy, czy uda się wygrać moim Lancerkiem. Jak do tej pory idzie bardzo fajnie, fajnie mi się nim jeździ, chociaż też, nie powiem, jak każdy samochód ma, jest troszeczkę wymagający. No ale nie tak jak, oj, jakiś miałem tam wóz, który strasznie mi się jeździło. Już nie pamiętam, który to był. Jakiś z napędem na tył. Chociaż testowałem też Corvette C5 chyba, która ZR1, C5 ZR1 chyba, no i ona fajnie wygląda. C5? Zastanawiam się, ale to chyba była C5.
I ona fajnie wygląda, napęd na przód, korweta, lekka dupa. Tak mi się kojarzy zawsze, że samochód strasznie driftuje, a w tej grze jakoś udało mi się tak zrobić, że auto prowadzi się świetnie. Prowadziło mi się świetnie i fajnie mi się nim jeździło i wygrywało również w trybie online, gdzie naprawdę są hardkorowcy, jeśli chodzi o umiejętności prowadzenia samochodu w tej grze. No, więc okej, spoko. Modern Rally Ride przełajowy, wow. No i dobra, obiecałem, więc popatrzymy. Poziom trudności własny, nie do pokonania ABS. Symulacja, nie możemy nic więcej. Kontrola wyłączona, skrzynia biegów. Uszkodzenia i zużycie opon. Kosmetyczne. Symulacja. Plus 110%. Boję się. Bardziej byłbym skłonny użyć tutaj ręczna ze sprzęgłem. Nie, też bym wolał ręczną, ale na razie dam automatyczną. Zobaczymy, jak mi pójdzie z tymi uszkodzeniami. Plus 110 to nie jest mały jakiś tam procent. To jest 10% więcej niż jak do tej pory. Zobaczymy. Tu się gdzieś pokazuje. Pokazuje zużycie opon. Tylko nie wiem, w którym miejscu na interfejsie. Wiem, że ten interfejs można sobie też przełączać. Ej, ale mam nadzieję też, że tym draniom również samochód będzie się psuł i zużywał. No hej, ej, spadł, bo mało brakowało od kraksy. Nie wiem, na ile i jak będą tutaj wyglądały zniszczenia. Może, żeby to sobie sprawdzić, zainicjuję jakiś wypadek, aby wiedzieć, z czym mam tak naprawdę do czynienia. Ops, ops, ops. Ojej, straszne, straszne rzeczy. No dobra, skoro i tak skusiłem i będę zaczynał od początku na bank, no to warto by było się gdzieś rozbić. Pominięto punkt kontrolny. 1, 2. Nie udało się chyba. Nie, samochód jest cały. Spróbujemy się gdzieś rozbić. Zobaczymy, jakie uszkodzenia ta gra nam wygeneruje. Ponoć uszkodzenia symulacyjne. Tak, po takiej kraksie samochód powinien zgnieść się znaczniej. No ale to jest Forza, tak? To nie jest BMW Drive. Opony się zużywają, ale muszę sobie ogarnąć, gdzie to się patrzy. To zużycie, już nie pamiętam, gdzie tu się przełączało te widoki. Którymś przyciskiem na pewno. Guzikiem sobie. Ale tutaj nie wiem którym, kurde. Gdzieś to było. Ja pamiętam, że jakoś łatwo to naciskałem. Chciałem klawiaturę dotknąć. Nie mam pojęcia. Któryś guzik za to odpowiadał, cholera. Czy to jakaś kombinacja, czy coś? Nie mam pojęcia. Kurde, dziwnie trochę. No ale dobra. Nie da się, to się nie da. Opony się zużywają, gdzieś tam to jest może widoczne. Czy na pewno ja to włączyłem? No jest, uszkodzenia. Nie zniszczyć opon i silnika. Dziwne, bo walnąłem coś naprawdę konkretnie, a samochód dalej mógł jechać do przodu. Więc nie są to uszkodzenia aż takie hardkorowe, których musiałbym się jakoś specjalnie obawiać. A plus 10% do wypłaty i respa, chciałem powiedzieć. Expa, ojej. To nie jest mało. No dobra. Jestem ósmy na 12, czyli czwarta od końca pozycja. Muszę trochę się skupić. Tutaj domek po prawej trzeba wziąć. Ojej, 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 ojej! Straszne rzeczy, ale rzuciło. Oj, obrwałem trochę w bok. Samochód jeszcze jakoś jeździ, ale no to nie było fajne. Bardzo brzydko zachował się mój Lancer na tym zakręcie, to mi się nie podobało. A widzę, że mogę zrobić zdjęcie jakiegoś auta. To mi się nie podobało, zdecydowanie nie jest to dobrze sfunigowany samochód na rajd przełajowy. Ciężko go opanować, nie mam co do niego pewności, ani trochę. Ciężko go, kurde, opanować, na wybojach szczególnie. O, kurde. No ale nie załamujmy się. Ach!
Nie załamujmy się, może nie będzie tak źle. Obym tutaj zdobył chociaż piąte miejsce i naprawdę będzie spoko. Ile to? 50%. Ojej, czuję, że coś się z samochodem dzieje złego. Jakby dłużej się biegi zmieniają, takie mam wrażenie. Tam się ktoś zawiesił na drzewie. No dobra, 11 pozycja. Wow, niesamowite. Tu będzie ostro teraz. Okej, widzę następny checkpoint. Cały ten peleton jest w jednym miejscu bardzo zbity w kupie. Między drzewami, pięknie. Ojej, ale zarzuciło. No jest lipa, jest lipa. Osiągi są gorsze. Czuję to, ale dalej nie wiem, gdzie mi się pokazuje. No tutaj się nie pokazuje raczej zużycie opon. A, wiem, czego ja nie robiłem w tym samochodzie. Ja tutaj nie dostosowywałem, co przeważnie robię w Fordzie. Nie dostosowywałem dyferencjału, tak? A zobaczcie, o ile dłużej trwa przełożenie biegu. Strasznie, strasznie. Jestem skłonny zacząć ten wyścig od początku. Och, nie poszło najlepiej, co? Trudno ci będzie zajść wysoko z tej pozycji. Może warto byłoby zacząć od początku? Tak. Uruchom ponownie i weźmiemy sobie... Nie, te zniszczenia są jakieś beznadziejne. Ja bym wziął sobie skrzynię manualną. Kurde, ale z drugiej strony... Moment, jak tu się zmieniały biegi? Chyba Y i B. Ręczna. Tylko plus 5%. Teoria, to już wszystko mam na maksa. Nie da się nic więcej zdziałać. No da się jeszcze dać... Da się jeszcze zrobić ręczną ze sprzęgłem. Ale ja nie mam pojęcia, gdzie ja bym musiał tutaj sprzęgło naciskać. Chyba jakiś guzik jest od tego, ale... To już chyba nie na moje umiejętności. Zrzucie opon... No kurde, właśnie się zastanawiam, jak z tym. Jeszcze raz spróbuję z tymi uszkodzeniami. Cieszyłbym się bardzo, gdyby się udało. A teraz muszę sobie szybciusio przypomnieć, jak się zmieniały biegi. Okej, już umiem. X i B. Także przez chwilę może samochód dziwnie się zachowywać, ale może jakoś dam radę. Dobra. Skupuję czwórką. No jakoś się na razie w tym odnajduję, w tej zmianie biegów. Szczególnie przydaje się na zakrętach, jakby. Tak jakbym miał więcej przyspieszenia przy wyjściu z zakrętu, ze skrzynią ręczną. Dlatego, że już wcześniej sobie ustawiam ten bieg, bo wiem jak mniej więcej... Oh shit! Co się z tym samochodem stało? Ach, nie w tą stronę. Cholera! Co się z tym autem stało? Ja tego nie pojmuję. Nagle odwróciło w drugą stronę. Ja wiem czemu. Bo tutaj prawdopodobnie dyferencjał jest ustawiony na 50 na 50. To jest złe. Nigdy właśnie nie mogłem sobie poradzić z takim samochodem, który był w ten sposób ustawiony. I jego właśnie w ten sposób dziwnie rzuca. Nagrano klip z gry, świetnie! Ach, taki epicki moment, gdzie wszystko spieprzyłem, co było możliwe do spieprzenia. Muszę wejść do warsztatu tuningowego i z tym dyferencjałem się zabawić. Wiem, że to mi zawsze pomagało. Odpowiedni tuning to też klucz do wygranej w tej grze. Tak, 70%. I znowu lipa. Dobra, zrobimy inaczej. Wbiję do warsztatu tuningowego i pokażę wam, o co mi chodzi. Teraz właśnie ciekawy jestem, czy jeśli włączyłem te uszkodzenia, to czy w jeździe dowolnej też one będą włączone, więc rozbijemy się o jakieś drzewko. No niestety są, ja tego bardzo nie lubię. Ach, dobra, mapa świata. Ja, widzicie, jakieś nowe komplikacje. Szybka podróż. No i zobaczymy, jak ten dyferencjał. Myślę, że na 90% jest ustawiony 50 na 50.
Nie ma innej opcji. Tutaj. No i wbijamy. Wejdź. Ojej, nie to. No ale nawet mi się w miarę podoba motyw ze skrzynią ręczną. Jakoś tak chyba bardziej mi to pasuje. Resory, tłumienia, element dyferencjał. O, reszty w mordę, zablokowane. A tutaj jest bilans. Oh shit. Widzicie, to są właśnie te ulepszenia automatyczne. Mak. Dyfera bym musiał. Gdzie to jest? To chyba tu będzie. Przełożenie napędu. Tak. O, proszę. Możemy sobie tutaj wszystko ustawić i wyścigowe. Proszę bardzo. I statystyka się nie podniosła. Dalej mam mojego lancerka w klasie A. Świetnie. No i mogę sobie ustawić dyferencjał teraz. Myk. Proszę bardzo. I tak jak myślałem, bilans był 50%, 5:50. Ja ustawię 20:80. Konfiguracja, która w większości samochodów mi się spisywała dobrze. Zobaczymy, jak to będzie miało się teraz wyścigać. No tak, lecimy sobie, gdzie my tutaj byliśmy. Nie wiem, ile będzie. Oj, tutaj przydałoby się teleportować. Kurde! 7400, no to 7600 kosztuje teleport tutaj. Trochę jednak kosztuje. No ale, kurde, to jest kawałek jednak drogi. Tam 13 chyba kilometrów trzeba by było jechać. Damn, strasznie daleko są te wyścigi. Ale to nie było to centrum. A, dobra. Och, mam nadzieję, że tym razem się uda bez problemu. Taką mam sobie nadzieję. Modern Rally. Rajd przełajowy. Świetnie. No i dobra, zobaczymy teraz. Gnojki. Tacy dobrzy jesteście, he? A moment, ja coś sobie sprawdzę. Tylko tak szybko, myk. Ach, tylko Ford Fiesta. Wersja jakaś Forza Horizon. Dobra, jedziemy. Teraz musi być lepiej. Właśnie, to trochę takie głupie, bo ja samochód sobie stunigowałem i nawet go nie przetestowałem. Doświadczenie w grze. Dalej troszeczkę rzuca, ale może... No zobaczymy zaraz, tak? Nie chcę mówić na zaś, bo... To dopiero teraz wyjdzie, jak samochód będzie się zachowywał. Ogólnie spokojnie da się wygrać ten... wyścig. A, spadaj! Myślałem, że go stuknę. Jeśli chodzi o poziom przeciwników, tylko kurde... No, ja często tutaj robię jakieś gafy i... wypadam albo wpadam w poślizg, jeśli można to tak nazwać, gdy jedzie się totalnym offroadem. Chociaż na offroadzie też można się na przykład o gówno poślizgnąć jakieś krowie. Nie śmiejcie się, kurde. Jechałem rowerem na offroadzie, wiem jak to jest, posiedząc się na gównie. O, shit! Znowu drzewo. No, kurde, te biegi głupie. Nie no, i znowu bym to musiał powtarzać? Really? Nie, tym razem się nie poddam. Jedziemy do końca. Nie ma powtórek, nie ma. Znaczy oni są w miarę blisko, zbici w kupie, więc... Może jakimś cudem mi się uda i dogonić. Chociaż no, też nie stoją w miejscu, też zapieprzają ostro. Teraz będę musiał redukować. Redukcja. O! Jest! Udało mi się! Zawsze chciałem tak zadriftować. Nie no, muszę od początku, kurde. Muszę wyczaić momenty, w których... Mitsubishi wchodzi w ten pieprzony drift. Znaczy jak ląduje po takiej hopce, zawsze jest wtedy problem przy skręconych kołach, więc modyfikacja dyferencjału jakoś niespecjalnie mi pomogła. Może tylko, nie wiem, podbudowałem, poechtałem swojego, że nie umiem tuningować. Nie
nie jest to taka łatwa sprawa. Kurde, Mitsubishi nie jest to łatwy samochód. Nie jest. Spaduwa! Ściana! Płaczu. Dobra, pamiętaj, żeby uważać na lasy. Okej. Tutaj zaraz będą te pieprzone lasy, muszę uważać. O, rzucam dupę, rzucę! Udało się jakoś. Oby tylko utrzymać w miarę dobrą pozycję i będzie git. Dobra, tutaj jest... Jezus! No spadaj! Ja tam dużo punktów nabiłem, ale nie wiem, czy mi się skasowały, czy co. Jest ciężko, ale muszę sobie dać jakoś radę. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie, no kurde, ale mi se... Dlaczego jemu nic się nie stało, no? Przecież ja go... Oni ważą milion ton w ogóle, to jest masakra. Nie, no kuźwa. Uderzyłem w niego, to jest... Zawsze tak jest. Lekko w kogoś uderzysz, jemu się nic nie dzieje. Ale ciebie wywraca do góry nogami, dupą do przodu i w ogóle z samochodem dziwne rzeczy się dzieją. I dealaj z tym, nic z tym nie zrobi. Nie da się ich zepchnąć, gnoju. Tak, driftem wszystkich pokonać. O, asfalt, ekstra. Wow! Skąd to się tu wzięło? Ej, dobra, jak stąd teraz wyjechać? Jakbym był takim graczem, że graczem, to... No nie ma jak stąd wyjechać. Jakbym jeździł sobie w jeździe dowolnej, to co? Co tam zrobić? No nie ma nic, nie ma jak sobie poradzić. No więc trochę błąd gry, tam nie powinno tego być. Ciężko naprawdę utrzymać ten samochód na tych wybojach strasznych. Może powinienem tutaj ustawić 80 na przód, 20 na tył. Nie no, ale jaka frajda w tym z jazdy. Dobra, teraz musi się udać. Teraz albo nigdy. Jeszcze kurde dwa wyścigi przede mną. O, już się zaczyna. Jedź prosto! Bardzo proszę, prosto jechać. Dziękuję za checkpoint. Nie wiem, czy tu się rzeczywiście tak te opony zużywają, czy jak drzewo. Coś tam podgoniłem, ale... Dalej. Spokojnie lasę. Tutaj będzie hopka. Nie rzucaj, dobrze. Okej. Jeszcze nigdy tak daleko nie byłem na takiej pozycji. Ja trochę źle te checkpointy biorę, ale kurde! Co on robi? Woo! O! Zagapił się znowu! I dupa zbita, 12 pozycja. Ja dziękuję.
Nie, to jest za trudno dla mnie. Ja muszę z powrotem wyłączyć te uszkodzenia, dać automat i ja wtedy będę mógł grać, no. Kurde. Jest mi głupio, jest mi wstyd. Ale jest trudno, jest trudno. Kurde, opanowanie na chopkach tego samochoda jest ciężko. Ciężko jest go opanować. Pierwszy wyścig taki niepozorny, poszedł ładnie. Udało mi się spokojnie zrobić na pierwszej pozycji. No ale tu widzę, że jest hardcore. Szczególnie dlatego, że są te... O, już kapryśny się robi, już. Że co, że automata włączyłem? Już mu coś nie pasuje. Garnij się trochę. Kopię. Ups. O, już zaczyna swoje fanaberie. Jedź prosto. Zaliczaj ten punkt. Co nie zaliczyło? Przecież to... Spoilerem wyjechał. Zderzakiem. Wystawał pół kilometra za ten punkt. Jest ile jeszcze? Nie no, masakra jest. Dobra, teraz już nie ma lipy, naprawdę. Jadę to idealnie i rozwalam wszystkich. Robię duże, ładne łuki. Tak. Co ty mi tu? Automat jest. Wbijaj się piątka, nie. Piłujesz na czwórce, kurde. Dobra, jedziemy z tej strony. Tu możemy ładniejszy łuk zrobić. Tak. Gdzie się pchasz, gnoju? Ściana. Ty, dawaj mi swoją pozycję, chłopcze. Kapryśny jak cholera, ale słuchajcie, nie ma tego złego. Jeszcze ten mi skasował wszystkie punkty. Dziad jeden. Podać te punkty, ja mam być tu, kurde, pierwszy, a nie. To jest chyba najgorszy wyścig w całej tej grze, naprawdę. Tak dużo razy wyścigu to ja chyba jeszcze nie powtarzałem w tej grze tutaj, jak gram. Nie, trzeba. O, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zachowałeś się jak Skyline. Dobry Lancer, dobry. Dobry, teraz przez drzewa przejedź, bez szwanku. Niby tak dużo miejsca mamy do pokonania tych zakrętów, a jednocześnie tak niewiele. Trzymaj się. Dobrze. Kapryśnyś, ale ogarnąłem. Okej, znałem ten temat. Jeszcze druga pozycja. Łatwizna. Okej, miejsce na podium. Świetna robota. Ty. No, już myślałem, że mi kredytów nie naliczą. Dziady. Oj, tak się długo naliczało coś tam tego. Udało się. Udało się po mękach niesamowitych. No, nie no, ja już, to jest chyba maksymalny poziom trudności jak dla mnie. Wyżej idę i już nie daję sobie rady. Także zostajemy przy tym poziomie trudności. O, kolejna nagroda, zobaczmy. Samochód, no tym razem to już musi być samochód. Samochodu naprawdę długo już nie było. Za to ja nawet samochodu nie kupię. Udało mi się zejść z tej piekielnej góry. Kurde no. Nie wiem, czemu ja się tam wpakowałem. Chciałem zobaczyć chyba, jak to wygląda z góry. O, a tak wygląda ośnieżony... Ośnieżony, ja wiem. Miejsce... Takie, można powiedzieć, gdzieś na uboczu miasta. A wiecie co, jestem w sumie bardzo ciekawy, jak będzie wyglądał...